właśnie po tym wszystkim, po tym całym show robionym. Jeszcze raz będziemy oglądać policzkę. Pokazali tego gotika, nie gigasza. Chociaż? Mamy gotika. Anocki. Ja pierdolę, shit. Welcome to the Valley of Mines, an immense penal colony. For the war against the orcs, the only undefeated enemies of the Kingdom of Murtana. Kurwa, Mordor. The king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced kurwa, to Mordor, work in the ore mines of Corinnis. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier around czym, the kurwa, entire w kotłach jakimś tam? But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted and took control of the colony. They divided into three camps. The old camp is satisfied with the current situation. As long as they deliver the ore, the king supplies them with everything they need. The new camp, however, thinks they can use the ore to blow up the barrier. And then there is the sect from the swamp. They believe that a mysterious new deity will free them from their prison. Thus begins your journey in the open world of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we consider the core of the series. Diego fajnie wygląda. Simulation of a Diego living mi się world, podoba. Exploration, story and combat. Karawany. Ja like the original 2001 title, Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities, while nature, rich in all its diversity, lives out its own rhythm. All this gives the impression that this world can exist without the player. Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this open world offers. In true RPG fashion, you decide when and where you go next. Yes, klimacik characters. Understand their inner dobra, jest klimacik chyba bugiem. And earn their respect by completing a series of elaborate quests. How you solve or handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order, or if you do anything at all, the game will always respond appropriately to your decisions. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character progression. Overcome your opponents using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance. Ujrzę melee weapons, jak chcę zobaczyć mechanikę. Remember that each type of weapon behaves differently. Its effectiveness depends on training. Wyniki są do tyłu. We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up to the expectations of its long-term fans. However, we feel there is room to develop the experience further. By telling new stories from the colony and expanding on those that diehard fans have known for more than two decades. We are also focusing our attention on enhancing many aspects of gameplay, such as diverse NPC routines and reactions, more complex crafting, alchemia, and more rewarding character progression. Despite the passage of time, Gothic remains in the hearts and minds of many players. Świątynia Świętego. With the possibilities of Unreal Engine 5 and a variety of modern kurwa. Gothic Remake spinaczka po ścianach. Whether you've been a loyal fan for years or are just looking for a true RPG experience, welcome back to the colony. Pewnie klasztor? Możliwe. Bez daty. Kurwa. Bez pierdolonej daty. Bez daty. Nie. Kurwa, bez daty.
earn their barrier. Enough. Send him. Gameplayu nie ma? Nie no, gameplay jest, to jest in footage. Game in footage z gry. Ogólnym konceptem gry to wygląda bardzo źle. Gothic na silniku Arkani. To nie był gameplay? No nie, to było nagranie z gry, ale nie gameplay. Magia najlepiej wyglądała? No magia mi się też podoba. Bo to już nie jest Gothic? No Gothica już nie odtworzysz niestety. Dobra. Wciągamy bingo. Wyglądamy powoli. Wpadnięcie. Kurde, mam tu strasznie rozmazany ekran. Bo ja mam chujowy monitor pierwszy. Wait. Tu to samo, kurwa. By trzeba było ściągnąć. Ale patrz, Bezie go... O! Ty, jest Bezi z przodu. Wait. To nie jest Bezi. To jest Bezi? O kurwa, nie cofnę. Ty, nie no, Bezi nawet spoko. Nie, to nie jest Bezi, ale tamten jest chyba Bezi. Bezi nawet spoko wyszedł. Mi się podoba. Welcome to the Valley of Mines. Dobra, możemy zaznaczyć tak. Nowy obóz, obóz bractwa. Bezi. Brak daty premiery. Dobra. An immense penal colony. For the war against the orcs. Czorkowie, to w ogóle mi się tak skojarzyło z Władcą Pierścieni, że to ciul. Czy to są małpy? Ja to mogę zaliczyć do małp? Bardziej jak elfy. The only undefeated enemies of the kingdom of Myrtana. The king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier around the entire Magowie, valley. Alchemia. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted. Czy w ogóle ten typ, to wygląda tak źle? To control. Kto to ma w ogóle być? Of the colony. They divided into three camps. Tak zapowiadali, jak gówno pokazali? Nie no, dużo pokazali. To po prostu nie tego, żeśmy się spodziewali. The king supplies them with everything they need. The new camp, however, thinks they can use the ore to blow up the barrier. And then there is the sect from the swamp. Nie no, jest klimat nawet taki zielonkawy, nie? Fajnie to wygląda. Thus begins your journey in the open world of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we can... Nie no, Diego fajnie im wyszedł. To już ulepszenie tamtego wcześniejszego, nie? Gothic Remake, we focus on the four... Ale Bezi też nie jest zły. Spoko. Michael Hoge strasznie. Jak Arkania wygląda? No bo to Reinhardt robił Arkanie, nie? Ruszają, to nie jest poziom nawet gry AA. Powiem tak, lepiej jest przynajmniej jeśli chodzi o ruszanie ryjem niż w Eleksie 2. Simulation of a living world. Exploration. Story. And karawany są, spoko. No. Combat. Nie wiem, jak ten kombat mam w ogóle ocenić. No nie dam tutaj, żeby jest kombat z Kingdom Come, bo nam nie pokazali walki, tylko nam pokazali like nagrania po prostu, jak się zabija potwory. Title, Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world. Enjoy a complex life simulation
on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities, while nature, rich in all its Czy jaszczur jest zębaczopodobny? Jak oceniacie? Jest to zębaczopodobne? Nie wiedział, że to Gothic, to by zagrał z chęcią. Mówię, ja spodziewałem się totalnego gówna i oceniając to, ja mogę to ocenić pośrednio. Część jest dobrze zrobiona, część jest źle. Przyjmę, zagram, nie spodoba mi się, odrzucę. Aligator? To jest jaszczur. Są też czerwiady zębaczopodobne, ale tu są nowe potwory zębaczopodobne, a jaszczura zwykłego chyba my nie widzieli jeszcze. Jaszczur całkiem spoko, no. Jeszcze, ale mu się krdyka fajnie ruszyła. Kurde. To wygląda jak kurde z Alexa. To. Ten screen. Gobliny spoko. Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented. Tu też taki widok fajny. To jest nie wiem co to jest. Gdzie to może być? Ale spoko to wygląda. To pewnie jest plac wymian czy coś w tym stylu. Albo wejście na cmentarzysko orkowe. Albo miasto orków. Wieżek Sardasa, ona jest zbyt. Kurwa, jakby to powiedzieć, zbyt nie nadająca się do gotika, zbyt ostra. Wiem, że gotyckie klimaty to są ostre wieże szczytowe, ale nie aż tak. Zbyt przekombinowana, o. Tak, zbyt przekombinowana. Ogólnie zachowanie się pogody jest fajne. To tu jest klimat, ja tutaj czuję klimat gotika, ale z drugiej strony Risena 2. Torus. Torus spoko też wyszedł. Zbroje ogólnie są dobrze zrobione. Bezi jest dobrze zrobiony. Bezi mi przypomina Mike'a Hoga i chuj, jest dobrze. Tutaj to chłopiec wygląda z Kingdom Come'a. Bardziej kwadratokładnie taka kolczasta. Za dużo ma tych kolców odstających. Risena, Alexa i tylko trochę Gothica. Pomieszane, no. Drax. Nie, ogólnie same twarze, nie wszystkie, ale większość twarzy jest dobrze wykonana, przynajmniej według mnie. Na przykład Bezi, to im dobrze wyszedł. Spodziewałem się gdyby. To jest chyba najlepsza lokacja, która mi się najbardziej spodobała z tego trailera. To jest pięknie wykonane. Ja nie wiem co to jest, pewnie klasztor czy coś takiego, ale zajebiście im to wyszło. Jakoś przyjrzyjcie się. Ogólnie ten stream jest w sobie jakości. Ja ogólnie tutaj, wy pewnie macie to samo, że jest strasznie rozmazane, nie? To przez stream. Tego streama trzeba pobrać jak cały przejdzie i wyciąć po prostu gameplay. Ja go nawet może wrzucę jako niepubliczny i tyle. Walka jest okropna. Ja nie wiem, jak ta walka w ogóle wygląda dokładnie. No to jest pojedynczy atak, nie? Nie da się tej walki opisać w sumie. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character. Dobra, już mogę zaznaczyć Dark Soulsowe mechaniki, bo jest zmiana celu, czyli jest lokowanie na przeciwniku. Z tego co widzę. Magia, według mnie, jest zajebiście zrobiona. Remember that each fajne. Type of weapon behaves differently. Its effectiveness depends on training. We're aware that... Nie wiem, strasznie wolna ta walka z na miecze. Strasznie wolno. Cały showcase Gothica na kanale. Tak? O, dobra.
Lepsza jakość będzie. To jeszcze raz przejrzymy. Dobra, jest lepszej jakości. O, dobra. Jeszcze lepsza. O kurde, tu to wygląda świetnie. Dobra. Lepiej wygląda. Dużo lepiej. W ogóle to są wargi? Tego wcześniej nie widziałem aż tak dobrze. Ty, jakie kły mają. Dobra, wargi spoko. Mi się podobają. Podziemny... Jakaś nowa lokacja podziemna, chyba że to jest zatopiona wieża Xardasa. Welcome to the Valley of Mines, an immense penal colony. For the war against the orcs, the only undefeated enemy. Przekombinowani ci orkowie. Enemies of the kingdom of Mertana. The king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnis. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier around the entire valley. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted. Nie no, ten typ potem je rozpierdala, nie? They divided into three camps. Większość twarzy jest dobrze zrobiona, ale ten... W ogóle to jest most do starego obozu, nie? To jest stary obóz, to jest rzeka. Tu jest ta forteca, gdzie jest urszak. Tu widać... To jest chyba... Co to kurwa jest? Wieżek Sardasa czy jakieś coś nowego? O. Ciekawe. The current situation. Palisady fajnie odwzorowali. As long as they deliver the ore, the king supplies them with everything they need. To jest plac wymian, nie? Plac wymian. Tak mi się wydaje. Tu jest ta winda z placu wymian. Tu jest plac wymian tu i tu będzie jezioro w takim bądź razie. Spoko. The new camp, however, thinks they can use the ore to blow up the barrier. And then there is the sect from the swamp. They believe that a mysterious new deity will free them from their prison. Thus begins your journey in the open world of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we can... No, nie no, tu to jeszcze bardziej lepiej wygląda, Diego. ...consider the core of the series. No, bo muszą poprawić trochę mimikę. Śnieżynka tam przedtem napisała mimice. Ona nie jest najgorsza, ale muszą nieco chyba poprawić. Story and combat. Like the original 2001 title, Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities. Mimika na poziomie Wiedźmina 3 z 2015. W sumie lepiej by było to ocenić, jeśli by był puszczony dubbing. A tu jest po prostu mimika puszczona, więc człowiek to troszeczkę inaczej odczuwa, nie? Do tego typa, co zabijał killowem strażnika? To masakra, chłopie, to jest przepaść. While nature, rich in all its diversity, lives out its own rhythm. All this gives the impression that this world can exist without the player. Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this open world offers. Nie no, ale... Czekaj. Enjoy the unprecedented... freedom this open world offers. Nie no, oświetlenie szczerze lepiej wygląda in-game niż na renderach. Meet numerous interesting characters, understand their inner motivations and earn their respect by completing a series of elaborate quests. Jest to dalej super, ale lepiej wygląda. How you solve or handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order, or if you do anything at all, the game will always respond appropriately to your decisions. Dźwięki z podstawki, experience a complex and demanding combat system with satisfying character progression. Overcome your opponents using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance. Variety of melee weapon.
A, ja to usunąłem, okej. Okay. Kaj znowu oszukał. Skok na kasę z... Or learn the arcana of magic. Ścierwojad, typy. Remember. To jest zębacz. Ty tak? To jest zębacz? Dobra, to mogę zaznaczyć. To jest zębacz? Ty. Brzytwa, chuj wie. Ogólnie zbroje mi się podobają. Zbroje to jest chyba najlepsza rzecz, co im wyszła. Remember that each type of weapon behaves differently. Its effectiveness depends on training. We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up to the expectations of its long-term fans. To jest zatopiona wieża. Przekombinowane. Łącznie mniej niż 3 minuty. However, we feel there is room to develop the experience further. No. By telling new stories from the colony and expanding on those that diehard fans have known. Będą pewnie znajdźki podwodne. To jest spoko w sumie feature. Nie powiem. We are also focusing our attention. Nie, no to też zajebi. Nie, no tak mi się podoba ta lokacja, że to ciul. W ogóle strzelanie z łuku jest dużo lepsza jest magia i strzelanie z łuku niż walka wręcz. Walka wręcz leży. Według mnie. Dobra, tu jest Fisk, Dexter. Spoko. To fajnie odzorowali. Diverse NPC routines and reactions, more complex crafting, and more rewarding character progression. Ale animacje drewniane, więc na plus. To jak zamek wygląda jak niewieża. Ja, no. Za bardzo. Nie ma bingo? Zaraz popatrzymy. Ale chyba nie będzie bingo. Despite the passage of time, Gothic remains in the hearts and minds of many players. Są grobowce tych szamanów. Czyli w teorii oni mają całą grę zrobioną. Teorii. To jest ciekawe, chodzenie po ścianach. Oni to obiecywali, że to będzie. To jest w sumie z Darksidersów chyba. Po prostu przełożone. Ale mi się podoba, ja lubię chodzić po ścianach w grę. O! Nie zmienili tej zbroi nowicjusza, to dalej teksturka jakiejś szmaty nałożona na po prostu na tkaninę. O, a dobra, jeszcze Todd Howard, inny Elon Musk, bo to da Howarda mamy. Była klata? Czy nie było klaty? Czy to jest ork małpa? Jak myślicie? Czego on się łapie? Tam są takie wypustki w skałach. On się po prostu tego łapie. Tak jest w Darksidersach. Śniący też był. Była maska śniącego, nie było śniącego. Welcome back to the colony. Wishlist Snow i tyle. Nie ma daty premiery. Co nam to mówi? Uja nam to mówi. Siedemnaście plus, nie? Więc trochę tak, ale wcześniej wyglądały na takie elfie. No, też to mówiłem, że takie elfie bardziej. Tu są goblinki. Nie no, zbroje. Piękne są. To jest zębacz, normalny. Tylko zębacz ma dziób, kurwa. To jest sierwojad. Warg. Chyba, że ta walka... Ty, w sumie jo. Ta walka może być tak wyglądać tak wolno, tylko na pierwszym tierze walki. W sumie o tym nie pomyślałem. Bo tu będą tiery przecież jak podstawce, nie? Welcome to the Valley of Mines. Lepiej niż wcześniej, mimo że nie jest idealnie. Mogę powiedzieć to samo. Wygląda lepiej niż na trailerach.
niż tam na początku. No, bardziej elfy. To nie są małpy. For the war against the orcs, the only undefeated To jest enemies of the przekombinowane, kingdom of strasznie. Mertara, the king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime. Bieda straszna jak na 5 lat. No matter how insignificant, was forced to work in the ore mine. Patrz, ja nie miałem oczekiwań żadnych. Ty w sumie też nie. Czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, to chuj. I tak zagramy i najwyżej rzucimy. Więc. Więc no. Nie ma co mówić. Wyszło jak wyszło. Po prostu muszą starą grę troszeczkę ulepszyć, żeby wyglądała młodzieżowo, czy jak to tam, powiedzieć, bardziej nowocześnie, żeby przyciągnąć też innych graczy, a nie tylko fanów. Magicians to create a magical barrier around the entire valley. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted and took control of the colony. They divided into Coś tu jest fajnego? Chyba nie. Three camps. The old camp is satisfied with the current situation. As long as they deliver dobrze wygląda. Deliver the orb. The king supplies them with everything they need. The new camp. Nie no. Ten new camp, nie? Nowy obóz, a ten co pokazali nam przed tym trailerem, no to tu dużo lepiej to wygląda. Przynajmniej według mnie. Po prostu jest w większej rozdziałce, tylko dlatego. However, thinks they can use the ore to blow up the barrier. No spoko. And then there is the sect from the swamp. They believe that a Ty, sukienki, kurwa. Ty to prześwituje, jak on wchodzi po drabinie? Wy, to jest bagiusz? Ty bagi łapie chyba w grze. And then there is the sect from the swamp. They believe to jest bag? Mysterious... Bagna są chyba najlepsze. No, bagna chyba mają najlepszy klimat wzorowany. Nie wiem, czy to jest bug, czy to tak miało być. To jest też ciekawe. Nie wiem, o co tu chodzi, ale ciekawe. Thus begins your journey in the open world. Chyba jako Bożek po prostu. O, sceny nie ma, in extremo. World of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus no, on the four Bożek. Pillars that we consider the core of the nie, series. Tego zajebiście. Simulation of a living world, exploration, story and Karawany, ale tu już zatrzymywałem. Tu nic jakoś nie ma. Oprócz tego żadną karawanę. Miejmy nadzieję. Tak, ten kombat jest chyba po prostu na pierwszym poziomie. On dlatego jest taki koślawy. O tym sumie nie pomyślałem. Bezia się wyrzuca na tego kretoszczura. Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony Ty, mapa tego. Mapa starego obozu. Of the colony carry out a variety of activities, while nature, rich in all its diversity, lives out its own rhythm. All this gives the impression that this world can exist without. To jest w ogóle stary obóz, nie? Stary obóz od strony. To są magowie, tak? Spoko. Wyciągać za pocenę 900 zł. Without the player. Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this open world offers. In true RPG fashion, you decide when and where you go next. Meet numerous interesting characters, understand their inner motivations, and earn their respect by completing a series of elaborate quests. How you solve or handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order, or if you do anything at all,
The game will always respond appropriately to your decisions. Nie wiem, dziwna ta walka jest wręcz. I tak naprawdę nie pokazali, jak wygląda walka wręcz. Więc ja się nie mam jak nawet wypowiedzieć, czy to jest walka podobna do Kingdoma, czy to jest bardziej Dark Soulsowa, czy to jest LX2. Nie wiadomo, czy jest, nie wiem, wytrzymałość na przykład. Wiem tylko, że jest zmiana fokusu Dark Soulsowa. Bo to jest typowo Dark Soulsowa zmiana fokusu, patrzcie, typowo. Zmiana po prostu na kolejnego przeciwnika. Overcome your opponents using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance, or learn the arcana of magic. Remember that each type of weapon behaves differently. Its effectiveness depends on training. We're aware. No, to jest ładowany cios, kurde, nie wiem, z Alexa. We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up to the expectations of its long-term fans. However, we feel there is room to develop the experience further. No nie wiem, co to jest całkowicie. By telling new stories from the colony and expanding on those that diehard fans have known for more than two decades. Nowym obozie. We are also focusing our attention on enhancing many aspects of gameplay, such as diverse NPC routines and reactions. Pseudo obozwisko Quentina. O, może. Płynne jak w Returningu albo w Soulsach. No ale im się niestety nie udało, ani w sensie są drewniane, ale nie są płynne. Reactions, more complex crafting and more rewarding character progression. Despite the passage of time, Gothic remains in the hearts and minds of many players. With the possibilities of Unreal Engine features, Gothic Remake will soon rekindle that love. Whether you've been a loyal fan for years or are just looking for a true RPG experience, welcome back to the Colony. Witamy w kolonii też było. GothicGames.com. Yes. Następne takie wydarzenie będzie na Gamescomie za 20 parę dni, tak? Czy był deszcz ognia? Deszcza ognia nie było. Dobra, po kolei. Reklama kolekcjonerki. Nie widzę. Xardas nie, jest wieża, ale to nie zaliczam. Sułtan północy nie było. Ryb pirania nie było. Kło wyboru nie było. Orkowie małpy nie. Przebitki z oryginału nie. Walka z Kingdoma nie wiadomo, chuj wi. Deszcz ognia. No deszcz ognia też raczej.